Jeżeli teraz miałaby miejsce taka burza magnetyczna jak w roku 1859, to praktycznie doszłoby do końca świata, do apokalipsy. Ale w tamtych czasach nie było tyle elektroniki, co teraz nie było tyle praktycznie, w ogóle elektroniki nie było, tak? Nie było ona tak rozwinięta i tak dalej. Natomiast w dzisiejszych czasach, gdyby właśnie wystąpiła taka burza magnetyczna jak wtedy, to by oznaczało koniec świata dla ludzkości. No właśnie, ale jak wyglądała ta burza magnetyczna z 1859 roku? Co ciekawe, taka burza magnetyczna występuje raz na 500 lat, więc istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, może nie za naszego życia, ale że taka burza magnetyczna jeszcze wystąpi w następnych praktycznie setkach lat, czy też dziesiątkach lat, a więc nasze wnuki, nasze dzieci, czy też prawnuki mogą na przykład zginąć na skutek burzy magnetycznej. Dzisiaj na temat burzy magnetycznej już jeden taki filmik robiłem, ale dzisiaj skupię się konkretnie na burzy magnetycznej z 1859 roku. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij krzywy dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat burzy magnetycznej z 1859 roku. Niesłychanie ciekawa sprawa. No wiadomo, że w tamtych czasach to w ogóle po prostu nie było elektroniki czy tej technologii, która ma miejsce dzisiaj, tak, która nawet się tam zapędziła na początku tego filmu. No po prostu to zupełnie były inne czasy niż to ma miejsce współcześnie. Oczywiście nam to się po prostu w głowach nie mieści, tak. No ja w tamtym czasie nie było internetu, telefonu, tak, i tak dalej. Natomiast tutaj rzeczywiście, gdyby ta burza magnetyczna, która miała miejsce wtedy, wystąpiła teraz, to oznacza koniec świata. To jest po prostu apokalipsa, a więc nie uderzenie bomby atomowej, tylko burza magnetyczna. Ja już obszerny filmik robiłem na temat burzy magnetycznej samej w sobie, tak, jakie ona stanowi zagrożenie. Natomiast dzisiaj skupię się na konkretnie tej burzy magnetycznej z 1859 roku. Czyli zobaczcie sobie, że tak naprawdę my mówimy rozwój cywilizacji, technologii, tak, że dzisiaj każdy ma komórkę, internet powszechnie dostępny i tak dalej. Coś, co jest ułatwieniem, no każdy z nas powie, że to jest ułatwienie, telefon komórkowy, tak, no bo możemy wezwać po prostu pogotowie, możemy znaleźć drogę na mapie, mamy dostęp do internetu, znaleźć najbliższą aptekę i tak dalej. Może być też po prostu powodem do naszej zagłady. Teraz tak, co podaje Wikipedia? Nie ukrywam, że będą tutaj bazowane informacje, które zostały przedstawione na Wikipedii, ale też po prostu dopowiem swoje informacje, jeśli chodzi o burzę magnetyczną z 1859 roku, a więc Wikipedia podaje takie informacje. Była to burza, która wystąpiła między 28 sierpnia a 2 września 1859 roku. Obserwowano liczne plamy na Słońcu. Tuż po 11-1 września angielski astronom, amator Richard Christopher Carrington zaobserwował rozbłysk, który jak wiadomo z badań współczesnych utworzył wówczas koronalny wyrzut masy CME. Nie, tutaj przepraszam, ja będę po prostu pomijał pewnie te takie kwestie po prostu bardziej szczegółowe, czy jednostki tam miar, tak, no bo chcę, żeby ten filmik był bardziej powszechnie dostępny dla każdego. Natomiast tak, obłok dotarł do Ziemi po 18 godzinach, gdy zazwyczaj czas ten wynosi 3 do 4 dni. Ta burza słoneczna była przyczyną jednej z najbardziej intensywnych burz magnetycznych na Ziemi w dotychczasowej historii. Rozpoczęła się 2 września. Zaburzenia ziemskiego magnetyzmu spowodowały awarie sieci telegraficznych w całej Europie i Ameryce Północnej, a nawet okazjonalne zapalenie się od iskier papieru w telegrafach. Wyobrażacie sobie? A nawet okazjonalne zapalenie się od iskier papieru w telegrafach. Mimo odłączenia baterii, indukowany prąd był na tyle silny, iż pozwalał na przesyłanie wiadomości telegraficznych. Zorza polarna, widoczna wówczas na całym świecie, została zaobserwowana nawet na Karaibach, a w górach skalistych była tak jasna, że blask obudził kopaczy złota, którzy zaczęli przygotowywać śniadanie, myśląc, że to już ranek. No nieprawdopodobna sytuacja, no absolutnie nieprawdopodobna. Wyobraźcie sobie, to tak by u nas na przykład budzi nas poranek, myślimy, tak wstajemy, bo chcemy już iść do pracy, tak ono w tamtych czasach pewnie nie każdy miał zegarek, tak, i tak dalej, budzili się ludzie po prostu skoro świt. No a tu się okazuje, że to nie jest świt po prostu ich budzi, tylko zorza polarna. No dzisiaj byśmy się bardzo szybko po prostu zorientowali, patrząc na telefon, czy na zegar na ścianie, czy na budzik, tak?
Czyli zorza polarna widoczna wówczas na całym świecie została zaobserwowana nawet na Karaibach, a w górach skalistych była tak jasna, że blask obudził kopaczy złota, którzy zaczęli przygotowywać śniadanie, myśląc, że to już ranek. Tylko oni pewnie mogli się zorientować po kwestii może zwierząt, tak, że po prostu zwierzęta się budziły później, chociaż zwierzęta też po prostu, wielu zwierząt budzi się po prostu skoro świt, tak jak się robi jasno na niebie. Promieniowanie docierające do atmosfery ziemskiej podczas burz słonecznych powoduje wiązanie azotu atmosferycznego w azotany. Burza z roku 1859 roku wytworzyła znaczne ilości azotanów. Jedną z metod badania stężenia tego związku w atmosferze w przeszłości jest analiza zawartości związków azotanu w rdzeniach lodowców. Badania takie dostarczają dowodów, iż podobne intensywne zdarzenia, jak odnotowane w 1859 roku, występują średnio raz na 500 lat. Czyli właśnie to jest to, co mówię na początku filmu, tak, że istnieje prawdopodobieństwo, że taka burza magnetyczna może wystąpić, tak, tylko nie wiemy kiedy, czy to będzie mieć miejsce za naszego życia, za życia naszych po prostu dzieci, naszych wnuków, czy też po prostu prawnuków, tak, no ale 1859 rok dodać 500, przepraszam, tak, no to byłoby 2359 rok, tak? Tak by można byłoby to obliczyć, to, czyli tam pewnie pra wnukowie nasi, tak? Nie wiem, które to byłoby pokolenie czwarte czy piąte do przodu. Tak liczę pi razy oko, tak, na szybko. Może to by dalsze pokolenie. Zwłaszcza, że po prostu długość życia się wydłuża, tak? Zagrożenie. W raporcie National Research Council of the National Academy of Sciences, Amerykańska Akademia Nauk, naukowcy ostrzegają, iż burza podobna do burzy z 1859 roku dzisiaj mogłaby spowodować globalną katastrofę. Szybkie zmiany pola magnetycznego na dużym obszarze podczas burzy magnetycznej powodują indukowanie się siły elektromotorycznej w przewodnikach, która może spowodować zniszczenie transformatora wysokiego napięcia, co zdarzyło się w 1989 roku. Czyli nie tak dawno po prostu, tak? Praktycznie tutaj 30 parę lat temu to miało miejsce, bo w 1989 roku doszło do zniszczenia takiego transformatora. I teraz tak, według NASA nieco większa burza, taka jak w 1921 roku, zniszczyłaby w samych Stanach Zjednoczonych około 350 transformatorów i lokalnych stacji elektroenergetycznych, przepraszam, dostarczających energii dla 130 milionów osób. Wyobrażacie sobie, to jest nieprawdopodobna sytuacja, nieprawdopodobna historia w ogóle. A więc praktycznie tak, jeszcze raz tutaj zacytuję. Według NASA nieco większa burza, taka jak w 1921 roku, zniszczyłaby w samych Stanach Zjednoczonych około 350 transformatorów i lokalnych stacji elektroenergetycznych, dostarczających energii dla 130 milionów osób. Burza wielkości tej, która wystąpiła w 1859 roku, mogłaby zniszczyć cały system energetyczny krajów uprzemysłowionych. Powtórzę to jeszcze raz. Burza wielkości tej, która wystąpiła w 1859 roku, mogłaby zniszczyć cały system energetyczny krajów uprzemysłowionych. Spalone transformatory nie mogą być naprawione, trzeba je wymienić na nowe, a czas produkcji jednego wynosi około 12 miesięcy, pod warunkiem, że fabryka ma zapewnione dostawy surowca i energii. Na co w takich warunkach trudno liczyć. Czyli to jest nieprawdopodobne, tak? Że zostałyby zniszczone praktycznie wszystkie transformatory na świecie i zanim po prostu by je odbudowano, to praktycznie jeden taki transformator to jest czas produkcji 12 miesięcy, ale żeby jego wyprodukować, to nie tylko potrzeba po prostu surowce, ale energię, a więc też po prostu ten prąd, żeby go wyprodukować. Więc to byłaby kompletna globalna katastrofa, apokalipsa, koniec świata. To praktycznie jest rzecz, no nie prawdopodobna, tak? Bo samo to zniszczenie tych transformatorów, no chyba, żeby po prostu ludzie by pozyskiwali rzeczywiście po prostu tą energię odnawialną, tak? No ale to tylko na własny rachunek, a na co na przykład w przypadku właśnie infrastruktury takiej większej, jak szpitale i tak dalej, tak? No mogłyby one funkcjonować na zasadzie tych agregatów, ale na jaki czas, na jak na długo, tak?
No i teraz tak, tutaj, czyli po prostu około 12 miesięcy pod warunkiem, że fabryka ma zapewnione dostawy surowca i energii, na co w takich warunkach trudno liczyć. Zapasów transformatorów prawie nie ma. Sieci energetyczne w Europie są ze sobą mocno powiązane, co grozi reakcją łańcuchową. Awaria części sieci pociąga za sobą przeciążenia innych fragmentów i kolejne awarie. Ochronę mogą stanowić systemy wczesnego ostrzegania oraz kondensatory zabezpieczające transformatory energetyczne. Obecnie jednak system wczesnego ostrzegania posiadają tylko Stany Zjednoczone i jest on zużyty, a żadna inna ochrona nie jest stosowana. Czyli to jest nieprawdopodobne, tak? Jak mamy na przykład bomby atomowe na świecie, to są po prostu systemy antyrakietowe, które mogą zestrzelić taką rakietę, która przenosi głowicę nuklearną. Izrael na przykład ma żelazną kopułę, która nie tylko może strącić rakiety przenoszące głowicę nuklearną, ale też są inne praktycznie tutaj, tak? Rakiety na świecie, czy po prostu systemy antyrakietowe, radary i tak dalej. Ale w przypadku burzy magnetycznej praktycznie państwa są gołe. Nie mają żadnej możliwości obrony, a jedno zniszczenie transformatora pociąga po prostu reakcję łańcuchową i zniszczenie kolejnych transformatorów. W efekcie praktycznie koniec świata, apokalipsa. No wyobraźcie sobie, no nie ma prądu dzisiaj, tak? No to wszystko nie funkcjonuje. Już pomijając kwestię mroku, który zapanuje tak kompletnie w nocy, no to za dnia, no przecież dzisiaj wszystko jest oparte sygnalizacji, jeśli chodzi o ruch drogowy, szpitale, po prostu sygnalizacje właśnie tak w ruchu drogowym, kolejowym i tak dalej, to by była jedna wielka katastrofa i to nawet nie ma żadnego rozwiązania po prostu przyjętego przez świat, to nie tylko przez jedno państwo. Stany Zjednoczone miały ten system po prostu, tak, ale on jest zużyty i który już nie funkcjonuje. A więc katastrofa, koniec świata poprzez właśnie burzę magnetyczną, taką jaka miała miejsce w 1859 roku, a nawet wystarczyłaby po prostu taka burza magnetyczna nieco większa, która miała miejsce w 1921 roku. A więc nie ci źli przywódcy polityczni na świecie, nie użycie bomby atomowej, broń, a właśnie burza magnetyczna mogłaby doprowadzić do unicestwienia. No może ludzie by żyli, tak, ale po prostu sporo ludzi by po prostu zginęło, tak, no bo operacje się nie odbyły, pociągi by wjeżdżały na siebie, tak, w ogóle by stanęły praktycznie, tak, zabrakłoby prądu, nie można byłoby produkować innych rzeczy, no to by przeniosło się na, no, jakby na przykład wykonali operację, tak, jakby na przykład zrobili USG, czy na przykład chemioterapię, czy radioterapię, by po prostu podali, jeśli chodzi o, nie mieliby na przykład po prostu możliwości zasilania. To by była jedna wielka katastrofa. No oby taka sytuacja nie nastąpiła, ale widzimy, że ryzyko może wystąpić raz na 500 lat. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się. Cześć.